Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WARNEWS.PL i zło ambasada. Dzisiaj z nami kapitan Lisowski, przyjaciel naszego kanału. Witam cię serdecznie, Maćku. Witaj Mateusz, witam drogich widzów. Maćku, wczorajszą chyba najgorętszą wiadomością dnia była informacja o strąceniu amerykańskiego drona w rejonie Półwyspu Krymskiego przez myśliwce Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej. Co my wiemy na temat tego incydentu? Rzucenie tego hasła strącenie od razu uruchomiło ludziom mocno wyobraźnię więc jak zwykle ktoś gdzieś troszeczkę za bardzo przeklikbajcił w przekazie. Chodzi o sytuację, której skutkiem jest de facto to, że dron spadł, ale trzeba uważać, co się mówi, bo strącenie oznacza najczęściej atak, którego skutkiem jest strącenie. Tymczasem nie był to atak kinetyczny, rozumiany jako użycie broni. Chyba, że cały samolot jest bronią i wtedy. O cóż chodzi? Chodzi o to, że wysłany z bazy Katania na Sycylii w rejon Morza Czarnego na misję rozpoznawczą dron typu MQ-9 Reaper właśnie też stajemy się użytkownikiem Reaperów, tylko w tym momencie chodzi pewnie o różne wersje, ale jednak. I... E Podczas powrotu, gdzieś na południowy chyba zachód, wschód od wyspy Węży, znanej skądinąd z tego konfliktu, na spotkanie z nim wyszła para Su-27 rosyjskiej marynarki. Ta para rozpoczęła działania, które na pewno są utrwalone w odpowiedni sposób, jeśli chodzi o tego drona, więc coś z tego na pewno wypłynie. Zobaczymy co. Ale sprawa jest taka, że wykonywali manewry, które się uznaje co najmniej za prowokacyjne, a które skończyły się tak, jak się skończyły. Czyli para samolotów, według danych amerykańskich, dziewiętnastokrotnie, tylko też nie wiadomo, czy to licząc, że każda para, czy łącznie jeden samolot, potem drugi, to jest dziewiętnaście tego typu manewrów, że podejście od spodu, zrzut paliwa jakiś taki kontrolowany. Nie wiem, jak bardzo jest to możliwe, ile razy, bo to nie jest tak, że sobie może samolot zrzucać paliwo, jak mu się żywnie podoba, i nie wiadomo ile razy. I następnie zwolnić tak, żeby Reaper wyprzedził, i z powrotem. I w takiej pętli było takich manewrów odpowiednio dużo wykonywanych. I całkiem możliwe, że raczej stawiam na pojawiającą się w tym momencie rutynę. Już taki był pewny siebie pilot, że podleciał zbyt blisko, i statecznikiem pionowym najprawdopodobniej. Zawadził opracujące śmigło tego drona, który na skutek tego utracił stateczność, ostatecznie spadł do wód Morza Czarnego. Więc, primo, takie zabawy i mocniejsze w czasie zimnej wojny bywały. Od zimnej wojny takich incydentów nie było, więc jest to o tyle niebezpieczne. Z drugiej strony, absolutnie świadczy o tym, że kłopoty mają z wyszkoleniem rosyjscy piloci. To, że robiły to samoloty SU-27, oznacza, że tak dobrze nie jest z tym, że miały być wycofywane i miały je zastąpić już tylko nowocześniejsze. Dalej latają te gorsze, starsze, bardziej wyeksploatowane. Ponadto nie jest do końca jasne, czy na pewno samolot, który był bezpośrednim sprawcą tej kolizji, dotarł do własnego lotniska, bo akcja, jaka zaczęła się dziać w rejonie, właśnie, Wybrzeża Krymu sugeruje, że mógł on nie dotrzeć. I teraz pytanie, co tak naprawdę się dzieje? Gdyby tak się zdarzyło, to byłoby to, że jak tak powiem, sytuacja, z której obydwie strony mogą wyjść w miarę z twarzą. Jedni stracili coś, drudzy stracili coś. Jeśli tylko Amerykanie coś stracili, to niestety chyba administracja prezydenta Bidena będzie potrzebowała jakieś odpo formy odpowiedzi na to. Na dzień dobry wezwali ambasadora rosyjskiego w tej sprawie na dywanik i to jest to prawdziwe wezwanie dywanikowe, a nie to, co się wydarzyło w Polsce w wiadomej sprawie z ambasadorem amerykańskim. I sytuacja jest nadal jeszcze dynamiczna. Brakuje danych. Jeżeli wszystko było na bieżąco wysyłane, nagrywane, no to te dane, zapis tego wszystkiego z czasem się w jakimś odpowiednio dużym wymiarze ukaże. Do tego wszystkiego jeszcze Rosjanie zaczęli teraz twierdzić, że jakoby wyłowili niektóre elementy szczątków tegoż, prawda, ripera, jakiś bag kawałek skrzydła, a chodzi im też o to, żeby zapoznać się jak najbardziej, jeżeli tylko nie znali z tym riperem i wszystkim co jakie bebechy są w środku, chociaż uważam, że to co się udało to już z poprzednio złapanego ripera w Iranie do nich dotarło. I Wyszły w morze zarówno okręty, podobnie szukając, jeżeli rzeczywiście i flanker spadł, tudzież próbujące znaleźć szczątki tego rippera, ale również jednostki natowskie, czyli na przykład rumuńskie, bo jeśli okręt ma maksymalną prędkość 29 węzłów, a pruje wodę z prędkością 26, to prawie maksymalnie obciąża swoje silniki i szedł po to, żeby wyłowić, co się tylko da i obydwie strony tutaj działały. Co jest jeszcze ważne? To wszystko wydarzyło się gdzie? W przestrzeni powietrznej międzynarodowej. To znaczy, że ten, który spowodował kolizję, jest agresorem w tym wypadku i Amerykanie tego tak na pewno nie zostawią, jeżeli chodzi o samo działania dyplomatyczne na arenie międzynarodowej. Myślę, że i formę, że tak powiem, zadośćuczynienia sobie jakoś wymyślą, ale jest jedna rzecz niebezpieczna. Dzisiaj o tym też pisałem na Twitterze. Generalnie rzecz biorąc, Rosjanom specjalna operacja wojskowa nie idzie, ale nie używają oficjalnie słowa wojna. Ale jako, że nie idzie, no to tak naprawdę dodatkowo do tego jeszcze mocno im się sypie gospodarka, co od wielu, wielu tygodni już pokazujemy i staje się ta wiedza coraz bardziej powszechna i jest prawdziwa. Wychodzi na to, że. Mogą szukać sposobu na wyjście z tego impasu, w jakim są, ale żeby wyjść, potrzeba mieć coś, czym się mogą chwalić. Na razie kreują z jednej strony to, że walczą z całym NATO, ale nie są w stanie tego udowodnić. Gdyby w tym momencie doszło do tego, że Amerykanie w sposób taki, że da się to łatwo przypisać, że zrobił to amerykański sprzęt, zestrzelą coś rosyjskiego latającego, będzie dowód, że walczą z tym NATO. A wtedy. Dzięki ewentualnemu sukcesowi w końcu, sukcesowi w Bachmucie, mogą powiedzieć, że ulegliśmy potędze całego NATO. Bo jakbyśmy szli na prawdziwą wojnę, to by nie dali rady, ale myśmy tylko zrobili operację specjalną. Trudno. No ale Maciek, zwróć, zwróć tak, uwagę, ale... my wczoraj to podawaliśmy, ta informacja, która się w, przez rosyjskich propagandystów z, zaczęła pojawiać, że oni tak naprawdę z Ukrainą wygrali trzeciego dnia wojny, wchodząc tak. do Hostomela, a teraz walczą z NATO. Ale Maciek, ja muszę się Ciebie jeszcze tak zapytać, bo śledzę y, od kilku godzin komunikaty zarówno Rosjan, jak i przedstawicieli mhm. Stanów Zjednoczonych dotyczących tego incydentu. To mamy tak, na początku była ta informacja taka, że ten dron spadł, no bo przypomnijmy, że to było wczoraj w godzinach tak. porannych, tak? Tak, więc trochę minęło czasu, zanim pewnie okręty, o których wspomniałeś, o tym się dowiedzieliśmy, więc tam pewnie już jakieś siły operowały na Morzu Czarnym. Tylko tak, Amerykanie na początku mówią tak, nieodpowiedzialne zachowanie rosyjskich pilotów takie słowa, powiedzmy, naprawdę dyplomatyczne. Teraz od kilku godzin jest już informacja taka prosta, podana typowa amatorszczyzna rosyjskich pilotów. Tak, nieuzbrojony dron w międzynarodowej przestrzeni powietrznej zostaje poprzez y, amatorskie zachowanie pilotów rosyjskich. Y, Strącony, wpada do morza, tak? Czyli de facto Te... łagodzenie komunikatu. Tak, druga kwestia to komunikaty rosyjskie. Pierwszy taki jeden komunikat, który się pojawił i mnie osobiście zaciekawił, to było to, że ten dron niebezpiecznie blisko zbliżał się do tego granicznego punktu yy, terytorium Federacji Rosyjskiej. Był taki komunikat w nocy Rosjan na, na, na telegramie Ministerstwa Obrony, tak. więc yy, co teraz może się wydarzyć? Czy uważasz, że tego typu incydent teraz może też sprzyjać Ukrainie w postaci, że Amerykanie się zdecydują, powiedzmy, jeszcze bardziej wzmocnić jakąś obronę powietrzną? I drugie od razu pytanie, wyjaśnijmy, bo to też jest ciekawa kwestia. Czy tego typu loty w tym rejonie, czyli w rejonie Półwyspu Krymskiego, to jest codzienność? Te maszyny NATO, oprócz, powiedzmy, dronów i awaksów, one chyba są tam praktycznie cały czas obecne? Zasadniczo Morze Czarne jest stale monitorowane załogowymi statkami. Powietrznymi oraz bezzałogowymi, albo raczej bezpilotowymi. Ale jest jedna rzecz: jaka jest strefa wód terytorialnych? Ile no morskich. Właśnie. Następnie jest wyłączna strefa ekonomiczna, a strefa y, przestrzeni międzynarodowej to jest też konkretnie zdefiniowane. Jest to wszystko w, y, w odpowiednich przepisach y, traktatu dotyczącego prawa morskiego. Więc Jedn, jeden wielki bullshit w tym zakresie, jeśli chodzi o to, co mówią Rosjanie, o niebezpieczne zbliżanie się do punktu. Amerykanie bardzo dobrze wiedzą, jak planują. Ponadto przecież te bezpilotowce w tym momencie na pewno były na autopilocie, jak on był w drodze powrotnej, tak? Dokładnie. Nikt mi nie powie, że on wykonywał jakieś dziwne manewry. W dodatku, co do prędkości, on nie jest w stanie się mierzyć z przecież pełnozakresowymi myśliwcami naddźwiękowymi, odrzutowymi. Więc. Tłumaczenie śmieszne, które może trafić na nie na rosyjską głubinkę, ale nie do nas. No. No to, no to teraz pytanie, Maczku, jeszcze tak nakreślmy naszym widzom, no bo to nie jest dron, który powiedzmy to nie jest amunicja krążąca, ten dron też nie kosztuje kilkunastu tysięcy dolarów, tak? Tu mówimy o milionach dolarów. dolarów. Czyli uważasz, że ten incydent Amerykanie właśnie będą próbować zatuszować, czy jednak dla nich to jest tak poważna strata i tak zarówno materialna, jak i finansowa, że możemy liczyć na jakąś powiedzmy stanowczą odpowiedź. Nie pierwszy i nie ostatni dron, który Amerykanie stracili, więc co do wartości ten podobny, to bym sobie go zostawił w spokoju. Uważam, że jest dobry pretekst do tego, żeby zacząć przeciągać przez wszystkie możliwe arbitraże i trybunały Rosjan, burząc kompletnie ich PR i ich retorykę propagandową, że to oni są napadani, napadnięci i w ogóle, podczas gdy fakty mówią jasno, kto na kogo napadł. Trzy, uważam, że to może być potrzebny Amerykanom impuls do tego, żeby Zwiększyć w pewnych zakresach wsparcie dla Ukrainy, tudzież przewalczyć podnoszące się co jakiś czas również w, w ramach Partii Demokratycznej głosy mówiące o tym, że ten konflikt powinien znacząco mniej interesować USA, bo są ważniejsze sprawy wewnętrzne w Stanach. Więc to akurat się tutaj zgrywa. A co do tego, czy są w stanie zastąpić czymś ten. Tego drona, jak najbardziej. Czy to kolejny dron z bazy w Katani, czy kolejny dron z baz na terenie Rumunii. To nie stanowi żadnego problemu. Co najwyżej zaczną latać w zestawach, żeby drugi dokumentował to, co się dzieje z pierwszym. Tudzież być może nawet będą na niektórych odcinkach dostawały eskortę samolotów myśliwskich i wtedy gratuluję Rosjanom, jeśli będą czegoś jeszcze próbowali. Aczkolwiek. Zawsze im więcej maszyn w powietrzu, tym więcej, większe prawdopodobieństwo nieszczęścia w przypadku w wypadku. A pamiętajmy o jednym. To był nieuzbrojony dron w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, ale Rosjanie zarzucają, i to nie jest akurat niemożliwe, że tak właśnie było, że nie miał włączonego transpondera, Była cywilnego. To... Więc ta kwestia musi się troszeczkę, że tak powiem, wyjaśnić. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Wtedy byłaby to ewentualnie jedyna przewina amerykańska, ale też pytanie jest takie: czy ten dron ma dopuszczenie do cywilnej przestrzeni powietrznej jako takiej? Bo wtedy by tego transpondera chyba musiał używać, na ile orientuje się, jak może być w przepisach. Jeżeli natomiast jest to tylko maszyna wojskowa, to podlega innym przepisom i Rosjanie mogą się tutaj. Maciek, to na koniec zatem pytanie jeszcze takie dotyczące przepisów, bo gdy powiedziałem jednemu z naszych widzów, że będziemy z Tobą rozmawiać, to kazał zapytać: wyprowadźmy ludzi z błędu. Czy to maszyna była maszyną Stanów Zjednoczonych czy NATO? I czy to wtedy, jeżeli, jeżeli by należała do NATO, to jest atak na NATO? No więc to, co zacząłem na dzień dobry, nie wiedząc, jakie pytanie zapadnie. Atak a nieumyślny atak to już są dwie różne kategorie, jeżeli chodzi o działanie z premedytacją i bez. Tu pojawia się hasło nieumyślna, brawura, brak umiejętności i tym podobne, więc jest to troszeczkę rozwadniane. Co do, co do tego, jaka jest przynależność. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co można zaobserwować po reakcji, że wezwanie ambasadora rosyjskiego, to znaczy, że jest to raczej maszyna amerykańska. A jeżeli chodzi o traktat północnoatlantycki, każdy atak na każdego członka w odpowiedni sposób przedstawiony przez zaatakowanego jest atakiem na całe NATO, więc tu nie trzeba żadnej większej filozofii do tego doczepiać, ale złagodzenie tego, ponieważ nie użyto broni jako efektora. Z tym, co było powodem, był cały samolot, płatowiec i tak dalej, który nie wystrzelił żadnego pocisku. I to jest to, myślę, czego będą się obie strony w tym momencie trzymać. Tak myślę. Maczku, dziękuję Ci serdecznie. My z niecierpliwością czekamy na materiał, wideo z tego wydarzenia, dokładnie, bo Amerykanie go dokładnie powiedzieli, że za, przedstawią i zaprezentują to wideo, więc na pewno znajdziecie je u nas i u Maćka Lisowskiego na profilu. Zobaczymy, co przyniosą następne godziny. Moim i Państwa gościem był kapitan Lisowski. Dziękuję i zapraszam do odwiedzenia kapitana Lisowskiego na jego mediach społecznościowych i zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam.